Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 3. No i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować przede wszystkim paczkę najnowszą Out, która pojawiła się 3 stycznia dla osób, które posiadają sezon pass do Forza Horizon 3. No i jak widzicie już tutaj na miniaturce mamy BMW i8. Wielokrotnie pytaliście mnie na streamach, czy w Forza Horizon 3 to BMW właśnie jest. I nie wiem czy pamiętacie, ale zawsze wam odpowiadałem na to pytanie, że nie ma, ale jestem pewien, że w jakiejś pasce się pojawi. No i jak widzicie, mamy BMW i8, którym dzisiaj przede wszystkim się zajmiemy, ale też pojawiła się fajna terenówka, którą na pewno wykorzystam w tych zimowych warunkach, czy też bawiąc się na pustyni, tak więc to mnie też osobiście tutaj cieszy. No i troszeczkę mniej już interesujące mnie auto tutaj możecie sobie zobaczyć, tak więc te właśnie tutaj wozy wchodzą w skład tego najnowszego DLC, tego najnowszego update'u dla osób, które posiadają sezon pass. Ja w ogóle mam fajny pomysł na dzisiejszy odcinek związany z BMW i8 i takim małym porównaniem do, no może nie hybrydy, ale pełnego elektryka, jakim jest Tesla. Wiele też razy pytaliście mnie, czy pokażę Tesla, tylko ja chyba pokazywałem na streamach, tak więc dzisiaj myślę, że szykuje się fajny porównawczy odcinek. Zanim w ogóle tutaj sobie porównamy te wozy, chciałem się przejechać tym BMW, zobaczyć sobie, jak nim się w ogóle tutaj jeździ. Wiem, że chyba najczęstsza wersja, która występuje, to ta biało-niebiesko-czarna. Ja natomiast wybrałem sobie tutaj kolor czarny. W ogóle tego auta nie modyfikowałem, ponieważ chciałbym sobie właśnie zrobić takie małe porównanie, czyli BMW i8 kontra tutaj Tesla. I muszę wam powiedzieć, że robię takie porównanie z tego względu, że jeśli chodzi o takie auta, powiedzmy eko, to właśnie BMW i8 oraz Tesla podoba mi się najbardziej. Jestem ciekaw, które wam auto tutaj się podoba bardziej, jakie wy byście wybrali, jeśli mielibyście kasę na to. Ja chyba jednak postawiłbym na Teslę, ale o szczegółach sobie pogadamy za momencik. Zobaczcie, tak wygląda wewnątrz. To BMW. I słuchajcie, testy będę chciał zrobić 3. Na lotnisku, na długiej prostej, czyli na autostradzie, oraz też w wyścigu. Zobaczymy tutaj, jakie wrażenia odniosę i które auto z tych dwóch spisze się zdecydowanie lepiej. Dobra, słuchajcie, pierwszy teścik, jaki sobie zrobimy, to właśnie na lotnisku. Sprawdzimy sobie, ile tutaj trzeba będzie poczekać na 100 km na godzinę, ile 200 i do jakich maksymalnych prędkości rozpędzimy się na tym pasie 2 km. Mam tutaj idealne warunki do tego, tak więc myślę, że możemy startować. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że to jest gra, tak? Tutaj te różnice w prędkościach maksymalnych samej mocy auta mogą się nieznacznie różnić. Dlatego oczywiście robimy teścik tylko i wyłącznie na podstawie gry. No Tesla zdecydowanie powinna być szybsza na starcie od BMW, ale na dłuższy dystans myślę, że BMW zdecydowanie powinien być zwycięzcą. I mamy tutaj 285 na godzinę, prędkość maksymalna na dystansie 2 km. Dobra, słuchajcie, wziąłem sobie Teslę. Ja na razie tutaj nie będę nic wam porównywał, natomiast najpierw się tymi autami... A, Tesla zdecydowanie, zwróci uwagę, tutaj się rozpędziła szybciej do 100 km na godzinę. No zobaczcie, mamy już 200 na godzinę. Tak więc tutaj pod względem przyspieszenia Tesla zdecydowanie wygrywa. Ale oglądałem różnego rodzaju filmiki na YouTubie, gdzie właśnie Tesla ścigała się z BMW i8 i tak jak zostawiała zdecydowanie bardziej, nawet niż tutaj na tym wideo moim w tej grze, zdecydowanie bardziej zostawiała BMW, tak tutaj no nie było to aż tak zauważalne. Słuchajcie, zrobię wam teraz pewnie jakieś małe cięcie, ponieważ chciałem dokładnie sprawdzić, jak tutaj wypadały czasy tych dwóch właśnie modeli aut i okazuje się, że Tesla, ja sprawdzałem to w programie do montażu filmów, tak więc tutaj są dokładne wyniki, Tesla potrzebowała 3 sekund, żeby się rozpędzić do setki, natomiast 11.59, żeby mieć tutaj 200 km na godzinę na liczniku, natomiast BMW 4 sekundy i 9 setnych do 100
i 13,47 do 200 km na godzinę. Prędkość maksymalna była lepsza w BMW, w Tesla troszkę gorzej wypadła. Natomiast ciekawi mnie, jak to będzie na takim zdecydowanie dłuższym dystansie, gdzie tutaj widzicie, będę mógł też się rozpędzić na długiej prostej, bo sprawdzałem sobie filmiki na internecie, gdzie BMW i8 ścigało się z Teslą i tak jak Tesla niesamowicie zostawiła w tyle BMW i8 na samym początku, tak widziałem, że gdyby wyścig trwał troszeczkę dłużej, to BMW spokojnie byłoby w stanie dogonić Teslę, więc zaraz sobie to sprawdzimy, czy faktycznie gra to potwierdzi. No, oczywiście trzeba mieć też dystans do tego, że to jest tylko gra, tak? To nie jest prawdziwe auto. Więc tutaj te wyniki mogą być różne, już nawet prędkości maksymalne się nie za bardzo zgadzają. Ale zobaczymy, a jak tutaj te dwa modele w ogóle nie tuningowane przeze mnie wypadną. 317, 318 to jest prędkość maksymalna. Dobra, tyle wystarczy, ja sobie potem znowu zrobię jakieś cięcie i w programie do montażu dokładnie czas sprawdzę. Jeżdżę w identycznych warunkach, tak więc tutaj jeśli chodzi o jakość testu, to myślę, że jest przeprowadzony dosyć spoko. Dobra, słuchajcie, teraz kolej na Teslę. No i ten znak jest tutaj linią startową. No i dobra, słuchajcie, nie ma na to czekać, ciśniemy. Kurde, ta Tesla powinna troszeczkę szybciej ruszyć, zdecydowanie szybciej. Ale i tak jest nieźle, w ogóle zobaczcie. Albo usłyszcie, jak Tesla jest bardzo cicha. Ja ją na streamie pokazywałem wam stuningowaną, bo mam dwie Tesla, jedną stuningowaną maksymalnie, drugą właśnie w takiej opcji. I ta stuningowana to jest masakra, jak ona ciśnie do przodu. No i tutaj zdecydowanie prędkość maksymalna jest niższa, tak samo jest w rzeczywistości. I właśnie tak myślałem, że w przypadku Tesli ona powinna na dłuższym dystansie odpaść w porównaniu z BMW i8. Natomiast na starcie no nie ma sobie równych i to zdecydowanie jest autem cichszym. Myślę, że przyjemność z jazdy takim autem jest czymś niesamowitym dla oczywiście pewnej grupy, bo wiem, że jest wielu z was, którzy uwielbiają rych silnika i nie uważają sobie jeździć elektrykiem. Wiem jaki jest hejt w internecie na auta eko. Ale słuchajcie, dla każdego jest coś, co każdy coś dla siebie znajdzie. 264, czyli ta prędkość maksymalna zdecydowanie niższa. Ale jestem ciekaw, jak to będzie wypadało, jeśli chodzi o kwestię czasu. Zaraz sobie zrobimy znowu jakieś cięcie i wam podam wyniki dokładne. Okej, dobra. No dobra, słuchajcie, mam już wyniki, ale zanim do nich przejdę, to zwróćcie uwagę, że wybrałem sobie już wyścig odpowiedni do tutaj ostatniego, już trzeciego pojedynku i starałem się wybrać taką trasę, która będzie miała długie, proste w miarę oraz też będzie sporo zakrętów, sporo gdzieś tam takich zakrętów, gdzie trzeba będzie po prostu do zera wyhamować. Tak więc mam nadzieję, że dosyć tutaj pojedynek będzie wyrównany między tymi furkami. A jeśli chodzi o tą długą, prostą, to wypadło tak, że BMW i8 okazało się lepszym wozem na dłuższy dystans. Uzyskało czas 1:24, w przypadku Tesli była to 1:33, a czas liczyłem od tego pierwszego znaku, od startu dosłownie do takiego jakby początku mostku, tak to można nazwać, tak więc tutaj czas dokładnie sprawdziłem. No i okazało się, że faktycznie ten dłuższy dystans BMW radzi sobie lepiej. No też nie zapominajmy, że jednak BMW i8 to hybryda, tak? Mamy tu silnik odmieniacza, silnik elektryczny, ale o mniejszej łącznie mocy od Tesli. Natomiast auto jest no niesamowicie szpanerskie, zdecydowanie bardziej tutaj ten design BMW jest szpanerski, taki bardziej powiedziałbym nowoczesny, chociaż pewnie jak dla kogo. Jednak zdecydowanie dużym minusem tego BMW jest miejsca jest mało w tym BMW, bo dla mnie osobiście ten wóz jest dwuosobowy. Miejsca z tyłu są takie jak w TT, a miałem okazję pojeździć na tylnych siedzeniach w TT, o czym pewnie większość osób, które stream oglądają, wie, bo dosyć była fajna historia związana. No tam praktycznie się siedzi mega niekomfortowo, bardziej bym powiedział, że to jest taka forma pokaźnika na miejsce na reklamówki, jakieś torbę na trening czy jakieś kurtki, żeby tam wrzucić, zostawić. A w samym bagażniku mamy takie też małe dwa kuferki, tak więc zdecydowanie jest to auto dla jakiegoś
młodego człowieka i też pewnie bogatego, bo trzeba by było mieć dwa auta, jak się ma BMW i8, bo jechać na jakieś wakacje takim wozem, chyba że na jakiś weekend, bo jakby się miał jechać na jakiś dłuższy i kurde jechałoby się z dziewczyną, która ma trzy walizki ze sobą, no to ciężko by było chyba przewieźć taki tutaj asortyment. Ale no, trzeba przyznać, BMW prezentuje się naprawdę ładnie. Może to nie jest wiadomo. Ja tutaj mówię oczywiście, prezentuje się ładnie pod względem hybryd. No bo jakbyśmy porównali to do Toyoty Prius na przykład, no to jest niebo a ziemia, co nie? Tak więc tutaj ja to mówię o designie auta w porównaniu do tych aut gdzieś tam hybrydowych czy elektrycznych. No moim zdaniem jest szpanerski, ale ja już chyba z takich rzeczy, powiem wam, wyrosłem. Chociaż BMW M4 bym nie pogardził. I pewnie jarałbym się niesamowicie. Ale dobra, słuchajcie, mamy już końcówkę tego wyścigu. Zobaczmy jaki czas. 2 minuty 42 sekundy mniej więcej. Tyle udało się tutaj, w tyle się udało pokonać tą trasę. No dobra, słuchajcie, teraz pora na Teslę. Jedziemy, zobaczcie, w identycznych warunkach. No, może troszeczkę inną konkurencją, ale i tak tutaj kupiłem sobie perkę na startowanie z pierwszych pozycji, więc przeciwnicy raczej tutaj nie powinni mi przeszkadzać. No i ciśniemy. 2.42, o ile się nie mylę, to taki był tutaj wynik BMW i8. Oj. Co już jest zdecydowanie zauważalne w przypadku tego wozu, to zdecydowanie lepiej mi się je prowadzi, powiem wam. Jest bardziej przyczepne. Mogę skoncentrować się tutaj na 100% na wyścigu. Nic mi tutaj nie przeszkadza, żadnych dźwięki. Dźwięki jak się wydobywają gdzieś tam z aut, które jadą za mną. Tam widziałem E46 była w stawce. Kurczę, ale fajnie się naprawdę bardzo precyzyjnie jedzie tym autem. Fajnie jest przyczepne tutaj. Kurde, no to zdecydowanie jest na plus. No oczywiście, jeśli chodzi o plusy Tesli, to też to takie m.in. w porównaniu do BMW i8, że tutaj spokojnie rodzinę przewieziemy, zapakujemy jakiś większy bagaż do naszego bagażnika. Ten bagażnik w BMW i8 to takie, wiecie, to taka skrytka bardziej na, nie wiem, torbę na siłownię i nic więcej. W Tesli zdecydowanie więcej rzeczy przewieziemy, jak i całą rodzinę. Ale jestem ciekaw, jeśli mielibyście wybór, jakie tutaj auto byście wybrali i dlaczego, bo tutaj słuchajcie, nie pisze mi tylko wybrałbym Teslę, tylko mnie ciekawi, dlaczego byście wybrali Tesla, albo dlaczego byście wybrali BMW. No i coś mnie już goni. No, to tutaj, ale zakręt, widzicie, ten sam zakręt, tak samo pokonany, nieudolnie. Niestety tutaj mamy jeszcze przy okazji przeciwnika do pokonania, więc możemy te... Nas będzie blokował, chociaż chyba nas nie będzie blokował, na szczęście, bo jakby nas blokował, to troszeczkę byłoby to niemiarodajne. Dam radę jeszcze tutaj z nim wygrać. 2.33 na liczniku. No może odejmijmy te 2 sekundy dla Tesli z tego względu, że... Chociaż kurde, wynik wyrównany i to bardzo. BMW miało 2.42, tutaj 2.43 mamy, jak widzicie. Tak więc jeśli byśmy tam odjęli te sekundy za przepychanie, ale no dobra, mniejsza o to. Tak i tak ten wynik był bardzo tutaj wyrównany. Tak więc słuchajcie, jak widzicie, ja wybrałbym Teslę ze względu na to, że spokojnie mogę tutaj przewieźć sobie rodzinę tym autem, mogę spokojnie jechać na zakupy i zapakować cały bagażnik tutaj różnego rodzaju reklamówkami. Cichutkie auto, niesamowicie przyczepne, ma fajne bajery, jak chociażby autopilot, którego na pewno chciałbym przetestować, gdybym ten wóz miał. Nie jeździłbym pewnie tym na co dzień, natomiast chciałbym to przetestować. Podoba mi się podejście w ogóle tutaj Tesli, taki fajny
fajny nowy krok w dziedzinie motoryzacji. Natomiast BMW jest bardziej dla mnie osobiście uważam takim autem dla osoby młodszej, która gdzieś tam chciałaby poszpanować, wyróżnić się z tłumu, bo zdecydowanie ten wóz będzie się tutaj wyróżniał wśród innych wozów i zakładam, że jeśli ktoś miałby uczaskać gdzieś tam fotki na ulicy, to zdecydowanie więcej zdjęć byście porobili pewnie właśnie BMW i8. Natomiast jeśli ja bym miał wybierać, to mówię, wybrałbym Teslę, jakąś M4 do tego w garażu, niż BMW i8 i jakieś inne, mocniejsze auto do jazdy. Takie jest moje zdanie. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. No i to by było na tyle. Być może na kolejnych streamach czy kolejnych odcinkach pokażę wam inne furki, pobawię się tutaj jakimiś innymi wozami. Ale dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek chociaż troszeczkę wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!